Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem to ja i dzisiaj witam się z wami w czwartek. A więc będę wam nagrywać ten czwartek i piątek w tygodniu, co robię po lekcjach, przed lekcjami. A więc kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ja postawiłam was na mojej nowej półeczce tutaj. Za mną mam niezły bałagan, bo nie ścielę łóżka rano, bo nigdy nie mam na to czasu. Za to miałam dzisiaj na dziewiątą, jest za chwilę dziewiąta. Ja będę wychodzić z domu, bo uczyłam się na wszystko. Powtórzyłam sobie z biologii, z historii, uczyłam się na test z angielskiego, bo mam dzisiaj. I robiłam różne rzeczy do szkoły. Mam dzisiaj 6 lekcji. Jest to polski, biologia, teraz już nie wiem kolejność, chemia, historia, matematyka i angielski. Tak, chyba tyle. W każdym razie to jest naprawdę mega krótko i mieć, wiecie, na 9 kończy o 14:20. Po prostu najlepiej jest. Zaraz wam pokażę mój outfit. Nie wiem, czy to jest... Można nazwać w ogóle outfitem, bo mam bluzę i po prostu dżinsy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja do szkoły już przestałam się stroić. Już mam to generalnie głęboko... Malować też się nie maluję. Z tym wyszłam mocno poza moją strefę komfortu, bo ja zawsze jak chodziłam do szkoły, to się podmalowywałam. Teraz nie. Wiecie czemu? Z lenistwa. Bo nie chcę się wstawać wcześniej. Tak, to tyle. I zapraszam was na ten dzień. Mam dzisiaj do szkoły, zabrałam sobie, mama mi zrobiła jakieś 2 bułki, nie wiem czemu 2, nie zjem 2 chyba. Mam taki mus i pączka, ale z biedry, takiego tego z pulpy, takiego wiecie, najgorszego po prostu swetla. No. Ale miałam ochotę i to była moja motywacja, żeby dzisiaj wstać. Ty, Minka, masz pączka? Zjesz pączka dzisiaj i to była jedyna moja motywacja, bo później w szkole nic już dobrego mnie nie czeka prawdopodobnie. Oczywiście mam nadzieję, że pójdzie dobrze i że będę miała dalej nastawienie bardzo dobre. No ale to szkoła. No. Tak się prezentuję. Tutaj mam takie ciemne dzwony, one są bardzo ładne, mają takie tutaj białe nitki i będę miała białe naje. Teraz mam kapcie, zainwestowałam w kapcie, rozumiecie, nie? Bo teraz już idą te zimniejsze dni. Tyle, mam koka, okulary i lecimy, będziemy się... Mam taką kurtkę, generalnie ona jest taka duża, bo ja lubię takie duże rzeczy. I kupiłam sobie taką jesienną. Przez nią wyglądam, jakbym ważyła plus 50. Ale nieważne, mam mój plecak, buty i idę, nie? Rozumiecie? Cześć, witam was. Jest już... Tak, po południu jest, właśnie widzicie tutaj skrawek nieba, właśnie tak ciemno jest. Mam tutaj lampkę i światło. Słuchajcie, wróciłam sobie ze szkoły około godziny 14:20. Skończyłam lekcję, więc jakby nie wiem, o której byłam w domu. W każdym razie, moi drodzy, wiecie co ja zrobiłam po drodze, bo po drodze jest takie drzewo z kasztanami i ja pozbierałam kasztany i mam je teraz, pokażę wam gdzie, albo później wam pokażę gdzie, bo będę się odbijać w lustrze. W każdym razie zbierałam sobie kasztany, będzie tak trochę jesiennie u mnie w pokoju, nie, to po prostu miałam, nie wiem dlaczego wzięłam te kasztany. Poczułam się, wiecie, jak takie malutkie dziecko, co zbiera kasztany, później wykałaczki i ludziki z tego, nie, dobra, nieważne. Chciałam wam powiedzieć, że później o godzinie 16:40, czyli około 2 godziny po powrocie do domu, miałam korepetycję z chemii i było super, było naprawdę fantastycznie, było świetnie. Aktualnie generalnie nie jest ze mną aż tak źle, wydawałoby się, że mogło być gorzej.
No i wiecie co, uczyłam się chwilę jeszcze, bo teraz jest godzina 18:30 i uczyłam się trochę z tam biologii, historii i co tam jeszcze? Zrobiłam zadanie z niemieckiego i generalnie jutro mam 8 lekcji, strasznie dużo od rana i wiecie, ostatnią lekcję mam w WF, to tak aż się chce, no nie? No ale dobra, to jest już piątek, jakby to jest już meta, so. I tak, teraz, jako że jest 18:30, około tej godziny zawsze budzę się, że trzeba wypić sobie kawkę. A więc zaraz teraz zejdę na dół i zrobimy sobie kawę. Mam jakiegoś rogalika chyba do niej. O, patrzcie, zaczęli palić. Mam jakiegoś rogalika z czekoladą, croissant z czekoladą i z jakimś nadzieniem, albo nie, nie wiem. W każdym razie orientuję się, że coś takiego jest u mnie w domu. A więc zrobimy sobie kawkę i zjem to. I to będzie mój taki podwieczorek, a później zjem kolację, albo i nie. Bo różnie to bywa, ja w tygodniu nie mam jakoś tak apetyt. Największy apetyt mam w szkole. W szkole potrafię zjeść naprawdę bardzo dużo. Dobra, nie przedłużam i lecimy. I proszę bardzo. Tutaj mamy nadgryzionego już croissanta z czekoladą i tutaj mamy kawę rozpuszczalną z mlekiem sojowym o smaku waniliowym. Moim zdaniem zresztą najlepsze mleko roślinne to właśnie o tym smaku. No i tak. Witam Was. Jest godzina, nie wiem która, 19:30, czyli odzywam się... Czemu się śmiejesz? To jest moja mama, jakby ktoś nie widział, a to jest mój pies. To jest moje łóżko. Ona nic nie mówi, jak jej tak robię. A co ma mówić? Pieseczek mój piękny. Przyszłaś do mnie w jakimś celu? Co? Idę właśnie z tą lekko niepoważną kobietą. Teraz na sekundę. Idziemy do taty. Idziemy zabrać tatę, jedziemy do apteki, idziemy do Action. Powiedziałam Action, jeszcze tak nigdy nie powiedziałam, uwierzcie mi. Do Action mówiłam i mówiłam też do Action. A teraz powiedziałam w ogóle jakieś wymyślone słowo, ale wiecie, jak człowiek wraca taki styran po szkole, siedzi później przy lekcjach, korepetycjach, to później tak się już nie do końca łączysz fakty, nie? Już później angielski, polski, niemiecki to ci się zlewa w całość w ogóle. Ty po prostu szprechasz już wtedy po English, nie? Także tak. Patrzcie, tam widzicie nowego kwiata mojego. Nie wiem, czy wam pokazywałam go, ale wam pokażę teraz. Bo mam nowego kwiata. Ostatnim moim nowym nabytkiem był ten. Natomiast teraz jest w tej samej doniczce taki kwiatek. Widzicie, jakie one są wspólnie połączone? On jest taki fioletowy trochę. Ona pokazuje kwiatek. To jest moja rodzina. Tak. A tutaj są moje kasztany, o których wam opowiadałam, że zbierałam po szkole. Kasztany. Chcesz zbierać ze mną kasztany po szkole? Możemy się umówić na zbieranie kasztanów po szkole. Kiedyś się zbierało kasztany i właśnie ludziki robiło na plastyce. Ja wiem, ja też robiłam. To takie ludziki zrób, będziesz... I postawię sobie tutaj ludziki. Tak, takie ludziki. Ach, nie wiecie, no. Może... Wiecie, że w Action jest już wystawa świąteczna. Wystawa świąteczna, ale mają z głową. No mam. Dobra, no to tyle, już nie będę przedłużać, bo... Musisz się i tak szykować. Muszę się ubrać, bo jestem właściwie w nocnym stroju. Zmieniłam outfit i wyglądam w ten sposób. I mam kitkę. To tyle, wyjeżdżam, mamy telefon i wychodzę z domu. Gorzej do obcięcia, nie lubię. Bobki! Mówiłam, że jest seria świąteczna, a tu jest Halloween. Tutaj mam pająki duże. No matka, to chyba. Co?
A tutaj mamy chyba zestaw diabła, mamy klej. XD. O, a to jest for me. Poczekajcie, muszę iść pokazać mojej mamie. Moja mamo, to jest zestaw for me and my zainteresowanie. Dobra, moi drodzy, odkładamy to i chyba mam rozwiązanego buta. Tutaj są jeszcze jakieś lampki, ale to mnie nie interesują te lampki. Co tam, moja droga mamo? Jest naręcznik do łazienki, nie? Ten, ale my mamy. Do łazienki mamy ręcznik papierowy? Mamy stojak? No nie, mamy. Tam są gumki i tam gumki zostaną. Tutaj jest taki industrialny, taki klasyczny chrom i takie drewno. Powiem ci szczerze, że do łazienki naszej pasowałby ten drewniany. To go bierzemy. Ale mi najbardziej się podoba industrial, do naszej kuchni mi się podoba. Bo mamy taki trochę lamusiarski, wiesz? Mi się nie podoba ten, co kupiłaś w każdym razie. Lamusiarski. Patrzcie, tutaj są rzeczy mojej mamy. Tutaj jest mój kalendarz na 2-2. Wzięłam sobie tutaj taką świecę. Fancy świece, bo podoba mi się opakowanie, takie jak w starych aptekach, co leki na wagę były. Znowu się przebrałam w bluzkę. No. Kupiłam sobie plastry brzozy, tak to się nazywa. Spróbuję teraz odpakować, ale nie za bardzo chcę, żeby mi się to, nie wiem, wysypało tutaj albo cokolwiek innego. I też nie do końca wiem, jak to się otwiera. Oh! Nożyczki, nożyczki, nożyczki. Tu mam nożyczki. Tu mam nożyczki. Tada. Ale łatwo. Widzicie, nie trzeba umieć otwierać jeden plaster brzozy. Drugi plaster brzozy. I trzeci, największy plaster brzozy. Trochę mi się powysypywało tutaj drewna. Więc takie musy dwa. I słuchajcie, mam tutaj filcowe podkładki, bo nie chcę, żeby moje doniczki rysowały mi blat, no, komody. I dlatego nie kupiłam ich, tylko wzięłam je z dołu po prostu i będę je przyczepiać zaraz. I mam tutaj taki kalendarz. To jest podobno Family Organizer, jakiś for time, you know, a więc otworzę go sobie, jakby mamy 2021, ale już to niedługo, tak to się wygląda, no po prostu pięknie będzie wyglądać na moim biurku, pięknie, o Boże, wiecie co tu jest, tu są naklejeczki, to jest chyba fryzjer, bo tutaj, patrzcie, patrzcie, tutaj są takie znaczki, co nie? Tutaj są nożyczki, że fryzjer, jakieś kolacje, lekarz, dentysta, jakieś balonki, to pewnie urodziny i prezenty to znowu urodziny. I tutaj normalnie też są znaczki jakieś, ale super. Nie wiedziałam, że tu są jakieś naklejeczki, a ja zawsze lubię naklejeczki. No dobra, i poczekajcie. I to jest coś takiego i to się tak rozkłada. Ok. So, let's do it. Ok. And this. Czekajcie, muszę go trochę wyprostować. Dobra. Tak to się prezentuje. Będzie ślicznie wyglądać. Już to widzę. Tutaj mamy... poczekajcie. Poczekajcie chwilę. Aha, tutaj mamy po prostu, że są na miesiące i tygodnie i tak dalej. Na mistrzostwo. I tak wygląda jakby sam kalendarz. Wygląda pięknie. Uwielbiam tabelki, uwielbiam takie rzeczy do organizacji, więc sami rozumiecie. Tutaj jest december, jeszcze dwa, aha, czyli już w grudniu mogę sobie zacząć, nie? Tak myślałam, no ale nadal mnie to zaskoczyło, więc będzie pięknie wyglądać, pięknie. No ale na razie niestety nie mogę tego tu położyć. Trochę mi szkoda, no ale jednak rozumiecie. Dobra. I teraz będę szła. Poczekajcie, wezmę was. Wklejać te podkładki filcowe. Cześć moi drodzy. Witam was w piątek
ostatni dzień tygodnia, więc meta, super, cieszę się bardzo. I słuchajcie, zaraz wam pokażę mój outfit zresztą i tak dalej, ale powiem wam, że mam jutro od 8... jutro? Mam dzisiaj od 8 do 15. Mam 8 godzin, ciężkich godzin i trochę mnie to stresuje. I właściwie to tyle, co miałam wam do powiedzenia. Miałam bardzo niespokojną noc, budziłam się i nie mogłam długo zasnąć. Trudno. I też późno się położyłam przez to, że robiłam to późne takie różne rzeczy do szkoły i teraz jeszcze muszę zrobić, wydrukować chyba coś, jakieś kserówki, no nie wiem. W każdym razie jest zimno na dworze i to jest ten czas, kiedy ja jak odsłaniam rolety rano, to po prostu jest para i skraplanie się wody na moim oknie, więc jest, więc mogę uznać, że jest już zimno. No. Dobra, to ja wam zaraz pokażę outfit, później pójdę do szkoły, wrócę i się do was odezwę. Wow! No. Tak wyglądam. Mam takiego koka, okulary, taką bluzę i leginsy. Pum, pum, pum. Zastanawiam się. Nie widziałam tego wczoraj. Cześć moi drodzy, witam was już po szkole. Ja zaraz po szkole, bo ja mam jakby po drodze trochę, weszłam sobie do Action i pokazywałam wam i zastanawiałam się nad tym, czy by kupić i tymi grzybami porcelanowymi i ostatecznie kupiłam to i grzyby porcelanowe. Bo wiecie, ja jak wczoraj, byłam z mamą, to jakby poszukiwałam tych rzeczy, ale my tak tylko na szybko tam weszłyśmy właściwie i w ogóle nie widziałam tego. To jest taki zestawik, który ma, wiecie, jesiennie, że będę taką trochę jesieniarą w tym roku, bo generalnie nie mam takich tematycznych ozdobników jakichś. To moim zdaniem nie jest typowo jesienne, to po prostu bardzo mi się spodobało. To jest taki grzyb. Proszę bardzo, tutaj już mam podklejone te, wiecie, naklejki, żeby nie rysować, a to sobie otworzymy, bo właściwie to jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać po prostu tak, bo to jest chyba z styropianu. Styropian to jest? Nie, to jest taka jakby miła gąbka. Okej, okay, spoko. Mamy sztuczne szyszki, mamy takie dwie dynie, taką jedną malutką. Bardzo spoko. Generalnie nie zostawię tego w tym kartonie, bo ten karton mi się nie podoba, tylko tutaj jest taka podstawka drewniana i właśnie na tej drewnianej podstawce to będę miała wszystko. Ten grzyb jest cudowny, uwielbiam te grzyby. I wiecie, szkoda, że był tylko jakby jeden rodzaj, w sensie były tylko te. Albo ja się tak późno obudziłam, w sensie to nie jest późno, to jest późno jakby na nakupywanie według sklepów, bo sklepy już mają dekoracje, ozdoby świąteczne. Ja dopiero się obudziłam, że jest jesień, dopiero poczułam ten klimat i zanim wejdę w zimowy klimat, to co będzie? Będą jajka w sklepach na Wielkanoc? Nie wiem. Chyba każdy tak ma, no bo nie jestem wyjątkiem, prawda? W każdym razie cieszmy się z tego, co mamy. Ja mam takie grzyby i cieszę się z tych grzybów. Nawet można by wstawić tego grzyba tu i on też by był grzybem tutaj, prawda? Dobra, słuchajcie. I powiem wam, jak było w mojej szkole. W mojej szkole było super, dzisiaj piątek, więc jakby miałam pozytywne nastawienie. Też na lekcjach robiliśmy jakieś fajne rzeczy. Generalnie to bardzo fajnie po prostu było. Czy wy widzicie to? W sensie nie chodzi mi o to całe ustawienie, bo to jakoś stwierdziłam randomowo. Chodzi mi o to, jak to wygląda, jak zachodzi słońce u mnie w pokoju.
jakby no, tutaj wygląda to na źle, nie? Ale tutaj jest przepięknie. Cudownie jest. Bardzo ładnie. A ja mam tutaj taką dynię, proszę bardzo. No i wiecie, tak tu ustawiłam i nie wiem, właściwie to te dwie doniczki, no trudno, już zostaną tutaj, no co mam z nimi zrobić. Mogłabym właściwie dać je na górę, a to na dół i chyba tak teraz spróbuję zrobić, ale no nie wiem. Słabo, bardzo, ale mam niepościelone łóżko, sorry, ale tutaj poustawiałam tak i to mi się tak podoba, no po prostu cudownie jest. Mam grzyba i taki jest tu klimacik bardzo ładny. No a tam no to będę musiała się zająć później, bo jak na razie to tutaj mam jakieś świeczki. No i zrobiłam taką tą paterę, tacę, nie wiem, tak to się prezentuje. Trochę, poczekajcie, może wam zapalę światło, nie wiem, czy to dużo dało. W każdym razie tak to się prezentuje i to też mi się bardzo podoba, więc na pewno to tutaj zostanie. Tak się prezentuje, tutaj mamy kwiatka, dwie świece, tutaj proszę bardzo, tam prezentuje się w ten sposób i wygląda to naprawdę świetnie, wygląda to najlepiej, jest to najlepsza dekoracja, jaka tam stała po prostu, bo zazwyczaj są to rzeczy, które po prostu jakoś randomowo tam trafiły. Pomijając zupełnie to, że ja nienawidzę tej okleiny, która jest tam i mam ochotę ją zerwać, jak tylko przypomnę sobie o jej istnieniu, ale nie mogę tego na razie zrobić, więc niestety ona tu zostaje, a tutaj wygląda w ten sposób, tutaj proszę bardzo, to też jest bardzo śliczne, podoba mi się, o i ta świeca, ona przepięknie pachnie, tutaj w ten sposób, proszę bardzo, takie małe zmiany, a mnie tak bardzo cieszą, a więc tak moi drodzy, się prezentuję, jak coś się zmieni, to oczywiście wam powiem, ale nie wiem, raczej nie sądzę.